Wollen einen Abschnitt lesen? Wir wollen einen Abschnitt lesen aus dem dritten Buch Mose, aus Kapitel 23, aus dem wir heute Nachmittag schon einmal gelesen haben. Przeczytamy urywek z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 23 rozdziału. Z tego rozdziału, który już dzisiaj był, z którego było już dzisiaj czytane. 3. Mose 23, vers 15 bis vers 22. Od 15 do 22 wiersza. Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, od 15 do 22. Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia, po siódmym sabacie, odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd podnoszenia albo potrząsania po 2 chleby, każdy z 0,2 efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. Oprócz chleba złożycie w ofierze 7 rocznych jagniąt bez skazy, 1 cielca i 2 barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana, wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. Są to ofiary ogniowe, woń przyjemna dla Pana. Przyrządzicie też 1 kozła na ofiarę za grzech i 2 roczne jagnięta na ofiarę pojednania. Kapłan dokona nimi wraz z chlebem pierwocin i oboma jagniętami obrzędu potrząsania przed Panem. Są one poświęcone Panu, a należą do kapłana. W tym samym dniu obwołacie święto. Będzie to dla Was święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Jest to wieczna ustawa we wszystkich Waszych siedzibach dla Waszych pokoleń. A gdy będziecie żąć zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął przy żniwie swoim pola swego do samego końca i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Ja habe heute Nachmittag schon kurz an dieses Fest der Wochen gedacht. Dzisiaj po południu mogliśmy już krótko wspominać o tym święcie tygodni. I może żeśmy to już też odczuli, że to jest taki urywek, który zawiera bogatą treść. I tego wieczoru chciałbym pokazać dwie części. Im ersten Teil möchte ich versuchen, kurz die prophetische Linie in diesen Festen des Herrn in 3. Mose 23 vorzustellen. W pierwszej części chciałbym przedstawić tą linię proroczą, która jest pokazana w tych wszystkich świętach Pana. Und dabei soll dieses Fest der Wochen, oder wie es in Apostelgeschichte 2, der Tag der Pfingsten genannt wird, ein Schwerpunkt sein. A przy tym właśnie to święto tygodni, albo tak jak było to nazwane w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 1 wierszu, co czytaliśmy również, ten Dzień Zielonych Świąt powinien być na to święto największy nacisk położony. In einem zweiten Teil möchte ich gerne noch einen praktischen Gedanken vorstellen. A w drugiej części chciałbym Wam przedstawić bardzo praktyczną myśl, wo wir anhand dieser Feste etwas lernen über das Thema Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dem Herrn. W której to byśmy mogli się dowiedzieć na temat społeczności z Panem zobrazowanej właśnie w tych wszystkich świętach.
Der Herr legt bestimmte Tage oder bestimmte Zeiten fest für sein Volk, in denen er ihnen Ruhe gibt, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. To Pan postanowił właśnie odpowiedni czas, odpowiednie dni w ciągu roku, aby były dniami świątecznymi, aby byli wolni od wszelkich obciążeń i mogli ten dzień poświęcić społeczności z ich Panem. Zu diesen bestimmten Zeiten, zu diesen Festzeiten, sollte das Volk zu dem Herrn kommen. I w tym określonym czasie, w tym czasie świątecznym, ten naród miał przychodzić do Pana. Sie sollten zusammengerufen werden, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. I mieli się zgromadzić razem ze wszystkich pokoleń, aby mieć społeczność z Panem. Der erste besondere Tag, der genannt wird, ist der Sabbattag. Pierwszy dzień szczególnego rodzaju jest tutaj wymieniony, to jest właśnie dzień sabbatu. Wir lesen davon in Vers 3. O nim możemy przeczytać w tym 23 rozdziale, w trzecim wierszu. Im Vergleich mit den darauf folgenden Festen gibt es da eine Besonderheit. I w porównaniu z tymi następującymi później świętami opisanymi w następnych wierszach, to w tym jednym dniu jest jedna taka szczególna cecha zawarta. Dieser Sabbattag, der war jede Woche einmal. Ten dzień sabbatu był zawsze raz w tygodniu. Die anderen Feste waren einmal im Jahr. Pozostałe święta były obwoływane raz do roku. Aber dieser Sabbattag, der steht ein wenig für sich, er war jede Woche. A ten dzień sabbatu jest sam dla siebie odrębnym świętem, które było obchodzone każdego tygodnia. Es war der siebte Tag, der letzte Tag der Woche. To był siódmy dzień, ten ostatni dzień tygodnia. Es war ein Tag der Ruhe, den Gott gegeben hat. Był to dzień odpoczynku, który Bóg im darował. Und dieser Tag zeigt uns hier das große Ziel Gottes mit seinem Volk. I w tym dniu możemy oglądać ten wielki cel, jaki Bóg miał przed swoimi oczami, który chciał osiągnąć ze swoim narodem. Er möchte sein Volk in die Ruhe einführen. Bo on chce swój naród wprowadzić do miejsca odpocznienia. Und der Weg dahin, der wird dann in den folgenden sieben Festen beschrieben. I droga do tego miejsca odpocznienia została opisana w tych następnych siedmiu świętach. In Vers 4 ist noch einmal ein Anfang. Dies sind die Feste des Herrn. W wierszu czwartym można powiedzieć, jest pewnego rodzaju początek, gdyż to ten wiersz rozpoczyna się tym znamiennym słowem: to są święta Pana. Das unterstreicht, dass der Sabbat für sich steht. A to te słowo podkreśla jeszcze to, że Sabbat to było święto samo dla siebie, odrębne. Und jetzt beginnt der Herr mit diesen sieben Festen, die jeweils einmal im Jahr stattfanden. I teraz Pan rozpoczyna mówić im o siedmiu świętach, które były raz do roku obchodzone. Das erste Fest ist das Passafest. Pierwszym świętem było święto Paschy. Als dieses Passafest zum ersten Mal gefeiert wurde, damals in Ägypten, gdy to święto po raz pierwszy było obchodzone, wtedy w Egipcie jeszcze, da machte Gott einen neuen Anfang. To widzimy, że Bóg uczynił nowy początek. Er sagte, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. I powiedział do nich, że ten miesiąc będzie dla was miesiącem początkowym. Dieser erste Monat des religiösen Jahres, der war eigentlich der vierte Monat. I ten pierwszy miesiąc tego roku religijnego, w zasadzie według istniejącego kalendarza, to był czwartym miesiącem. Aber mit diesem Fest, mit diesem Passafest, macht Gott einen neuen Anfang. Ale właśnie tym świętem Paschy Bóg zrobił nowy początek. Das Wort Pascha heißt vorübergehen. To słowo Pascha oznacza przechodząc. Was ist die große Bedeutung von diesem Passafest? Jakie jest wielkie znaczenie tego święta Paschy? Es gibt Verschonung vom Gericht durch den Tod eines Stellvertreters. Chodzi właśnie o oszczędzenie nas przed sądem,
poprzez właśnie coś, co nas mogło w tym sądzie zastąpić. Gott kann vorübergehen. Bóg mógł teraz przejść obok. Aber er kann nur vorübergehen, wenn er das Blut sieht. Ale Bóg mógł przejść obok tego domostwa izraelskiego tylko wtedy, gdy widział na odrzwiach krew. Der Tod dieses Passahlammes war nötig. I śmierć tego baranka paschalnego była rzeczą konieczną. Und die Bibel macht es uns leicht. I Biblia nam to tutaj ułatwia. Das bewegt mich. Gott macht es uns oft so leicht. To bardzo mnie wzrusza, że Bóg tak nam to wszystko ułatwia. Denn auch unser Passah Christus ist geschlachtet worden. 1. Korinther 5. Bo czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, gdyż i nasz, w polskim jest baranek paschalny, czyli nasza pascha został zabity. Der Herr Jesus ist dieses wahre Passahlamm, der Stellvertreter. Pan Jezus jest właśnie tym prawdziwym barankiem paschalnym, zastępcą dla nas. Und wer an ihn glaubt, i kto w Niego wierzy, der darf Verschonung vom Gericht erleben. Ten może właśnie doświadczyć ochrony przed sądem. Und dieses Fest ist die Grundlage. I to święto jest podstawą. Und auf der Grundlage dieses vollkommenen Werkes des Herrn Jesus am Kreuz kann Gott seine Wege bis zum Ende gehen. I na podstawie tego doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty dokonanego Bóg może doprowadzić do końca wszystkie swoje drogi. Auf der Grundlage dieses Werkes kann er dich und mich retten. I na podstawie tego dzieła na Golgocie on może ciebie i mnie uratować. Auf der Grundlage dieses Werkes dürfen wir wissen, wir haben eine herrliche Zukunft im Himmel vor uns. Na podstawie tego dzieła na Golgocie możemy wiedzieć, że znajduje się przed nami wspaniała przyszłość przy boku Boga. Aber hier bei diesen Festen geht es natürlich zunächst um die Geschichte des irdischen Volkes Gottes. Ale w przypadku tych świąt w pierwszym rzędzie chodziło o historię czy życie tego ziemskiego narodu. Und dann verstehen wir gut, auf der Grundlage dieses gleichen Werkes erreicht Gott sein Ziel mit seinem irdischen Volk. I to dobrze możemy teraz zrozumieć, że na podstawie tego jednego dokonanego dzieła Jego Syna Bóg może również też i działać ze swoim narodem. Auf der Grundlage dieses Werkes bringt er einmal sein Volk in die Ruhe. Bo na podstawie tego jednego dokonanego dzieła na Golgocie Bóg może doprowadzić kiedyś w przyszłości swój naród również do miejsca odpocznienia. My darüber nachdenken, dann denken wir nochmal an das Lied, das wir gesungen haben. Gdy nad tym się zastanawiamy, to na pewno przypominają się nam słowa pieśni, którą śpiewaliśmy. Wer, o Jezu, fasst dein Leben, wer den Wert von deinem Blut. O Panie Jezu, któż jest w stanie pojąć Twoją miłość i zrozumieć wartość Twojej krwi. Als der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, mit den Jüngern auf dem Obersaal war. Gdy Pan Jezus, gdy miał być w tej nocy wydany, znajdował się ze swoimi uczniami w górnej sali zgromadzony. Da setzte er dieses Abendmahl ein. Wtedy on właśnie zostawił to zarządzenie dotyczące pamiątki obchodzenia Jego śmierci. Und als er den Jüngern den Kelch gab, da sagte er, dieser Kelch ist der, ist das Blut des neuen Bundes. A gdy darował im ten Kielich, to powiedział do nich, ten Kielich jest tym przymierzem, nowym przymierzem. Tym nowym przymierzem. Warum spricht er da von dem neuen Bund? Dlaczego on mówił teraz o tym nowym przymierzu? Die Gnade sollte doch zu allen Völkern ausgehen. Łaska Boża mogła teraz wypłynąć do wszystkich narodów. Der neue Bund, der ist doch, wird doch einmal mit Juda und Israel geschlossen. Jeremia 31. A to nowe przymierze będzie kiedyś zawarte według Jeremiasza 31 rozdział z Judą i Izraelem. Der Jesus möchte deutlich machen, wenn ihr diesen Kelch seht. Pan Jezus chce nam to tak dobitnie pokazać, że gdy patrzycie na ten kielich, wenn ihr an mein vergossenes Blut, das ist mein hingegebenes Leben denkt. I gdy myślicie o mojej przelanej krwi,
i złożonym moim własnym życiu, dann sollt ihr daran denken, wie groß der Wert dieses Blutes ist. To zawsze o tym wspominajcie, jak wielka jest wartość tej przelanej krwi. Auf der Grundlage dieses vergossenen Blutes dürfen wir Heil und Segen haben. I to na podstawie tej przelanej krwi możemy też i my posiąść zbawienie i życie wieczne. Aber das gleiche Werk ist die Grundlage dafür, dass einmal der neue Bund mit Israel möglich wird. Ale na podstawie tej samej krwi została założona też i podstawa do tego, że te nowe przymierze będzie kiedyś zawarte również z Izraelem. Such doch mal die Stellen in der Bibel, wo von dem Blut des Herrn Jesus gesprochen wird. Poszukajcie wszystkie miejsca w Biblii, które mówią o przelanej krwi Pana Jezusa. Schreibt sie dir doch mal alle untereinander auf. I zapiszcie je wszystkie jedno pod drugim. Dann denkst du daran, vergossenes Blut steht für hingegebenes Leben. I pomyślcie o tym, że przelana krew tutaj pokazuje oddane życie. Und dann wird der Wert dieses Opfers des Herrn Jesus neu groß. I wtedy ta ofiara Pana Jezusa będzie dla was na nowo znacznie większa. Und du singst mit ganz neuer Herzensfrische, wer o Jesu fasst dein Leben, wer den Wert von deinem Blut. I wtedy z nowym nastawieniem będziesz mógł zaśpiewać, któż jest w stanie, Panie Jezu, poznać, zrozumieć, zgłębić Twoją miłość i przelaną Twoją krew. Unmittelbar auch das Passafest folgte das Fest der ungesäuerten Brote. I bezpośrednio po tym święcie Paschy następowało święto tych niekwaszonych chlebów, czyli święto przaśników. Diese beiden Feste gehören sehr eng zusammen. Te dwa święta bardzo ściśle ze sobą były połączone. Manchmal sprach man auch nur vom Fest der ungesäuerten Brote und hatte gedanklich das Passa mit eingeschlossen. Czasami czytamy wyrażenia o tym święcie przaśników, a w tle od razu są widoczne myśli, że mowa jest również o tym święcie Paschy i święcie przaśników. Dieses Fest dauerte sieben Tage lang. To święto trwało 7 dni. Und das Besondere war, dass während dieser ganzen 7 Tage kein Sauerteig bei den Israeliten gefunden werden sollte. Szczególną rzeczą w czasie tego święta było to, że w przeciągu tych wszystkich dni nie mógł być znaleziony w domostwach Izraelitów żaden kwas. Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild des Bösen, der Sünde. Ten zaczyn kwaśny do chleba to zawsze w Słowie Bożym jest obrazem na zło, na grzech. Und zwar von der Sünde in ihrer wirksamen Kraft. A mianowicie pokazany jest tutaj grzech, który dysponuje tą działającą dalej, rozwijającą siłą. So wie ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert. Tak jak też i zaczyn kwaśny, całe ciasto tego chleba zakwasza. So gibt es eine wirksame Kraft in der Sünde, wo es um sich greift. I również też i grzech posiada w sobie wewnętrzną siłę, która coraz to szerzej wokoło siebie zaczyna wszystko obejmować. No, bei diesem Fest macht es die Bibel uns leicht. A przy przypadku tego święta Biblia nam znowu ułatwia sprawę. Wir lesen den Vers aus 1. Korinther 5 weiter. Możemy ten wiersz z pierwszego listu do Koryntian dalej przeczytać. Denn auch unser Pascha Christus ist geschlachtet. Gdyż i nasz baranek paschalny Chrystus został zabity. Darum lasst uns Festfeier halten. Dlatego świętujmy dalej. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote. I to mowa jest o tym święcie tych przaśników. Nicht mit altem Sauerteig. I tam jest dodane, że nie w starym kwasie. Und auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. I nie w tym kwasie złości i zazdrości. Sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ale w tym, w tych przaśnikach prawdy i szczerości. Wenn ein Mensch den Herrn Jesus annimmt, Teil und Leben in ihm findet. Jeżeli jakiś człowiek znajdzie zbawienie w Panu Jezusie, zbawienie i życie w Nim znajdzie, darf sich an diesen
Augenblick der Bekehrung und der Errettung ein Leben, ein Fest anschließen ohne Sauerteig der Sünde. Wtedy może rozpocząć prowadzenie nowego życia bez zakwasu, bez grzechu. Es ist ein Fest. I wtedy to życie staje się dla niego świętem. Ein Leben der Freude und der glücklichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Jest to życie radości i szczęśliwej społeczności z Panem Jezusem. Das Leben dessen, der Heil gefunden hat, ist ein glückliches Leben. Bo życie tego człowieka, który znalazł zbawienie, jest życiem szczęśliwym. Aber dieses Glück, das ist in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus verborgen. Ale to szczęście jest ukryte w społeczności z Panem Jezusem. Und Sauerteig, Böses, die Sünde, die stört den Genuss dieser Gemeinschaft. A ten zakwas, czyli grzech, on zakłóca tę radość korzystania z tej społeczności z Panem. Deswegen muss dieser Sauerteig weggetan, ausgefegt werden. I dlatego ten kwas musi być usunięty, wymieciony z całego domostwa. Dann folgt das nächste Fest. Potem następuje opis następnego święta. Es wird hier der Tag der Gabe der Erstlinge genannt in Vers 10. Jest tutaj to święto nazwane w wierszu 10, tym świętem Pierwocin. Czyli ten Izraelita, jak czytamy w 10 wierszu, miał po zbiorze żniwa przynieść ten snop z pierwocin tego żniwa. Am 14. diesen ersten Monats war das Passafest. 14. dnia tego pierwszego miesiąca było święto Paschy. Vom 15., also dem direkt darauf folgenden Tag, folgte das 7 Tage dauernde Fest der ungesäuerten Brote. Od 15. dnia 7 dni trwało święto Przaśników. Und in dieser Zeit lag auf jeden Fall ein Sabbat. I po tych dniach zawsze następował sabbat. Und am anderen Tag nach diesem Sabbat sollte dieses Fest gefeiert werden. I następnego dnia po tym sabbacie to święto właśnie miało być świętowane. So gehörten diese Feste auch zeitlich ganz eng zusammen. I tak te trzy święta pod względem czasowym bardzo ściśle ze sobą były połączone. Und dieses Fest der Erstlinge. I to święto pierwocin, das spricht von der Auferstehung des Herrn Jesus. Ono obrazowo wskazuje na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Es war hier in Israel die Zeit der ersten Ernte. W tym czasie był to czas żniwowania jęczmienia. Das war die erste Frucht, die nach dem Winter wieder reif wurde. To był pierwszy owoc ziemi, który po zimie dojrzewał. Und diese erste Frucht ist ein wunderschönes Bild von der Auferstehung. I ten pierwszy owoc jest cudownym obrazem zmartwychwstania. So spricht dieses Fest von der Auferstehung des Herrn Jesus. I ten wiersz obrazowo wskazuje na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wir denken an Kolosser 1. I możemy teraz przypomnieć sobie list do Kolosan, pierwszy rozdział. Da werden so viele Herrlichkeiten des Herrn Jesus gezeigt. W tym rozdziale pokazanych jest wiele wspaniałości Pana Jezusa. Unter anderem jest der Erstling der Entschlafenen. Między innymi jest on tam przedstawiony jako ten, który jest pierworodny wszystkich tych, którzy zasnęli. Da haben wir die neutestamentliche Entsprechung zu diesem Fest. I w tym oglądamy właśnie te nowotestamentowe znaczenie tego święta. Jetzt möchte ich gerne im Leben des Herrn Jesus diese Zeiten kurz zeigen. Diese Zeiten, diese drei Feste zeigen. I chciałbym teraz w życiu Pana Jezusa pokazać te trzy święta, o których mówiliśmy. Am Donnerstagabend, zwischen den zwei Abenden, hatte mit den Jüngern das Passa gefeiert auf dem Obersaal. W czwartek wieczorem, pomiędzy dwoma wieczorami, on razem z uczniami obchodził to święto Paschy. Am gleichen Tag. I tego samego dnia. Der Tag
Er begann um 18 Uhr abends. Ten dzień rozpoczynał się o godzinie 18 wieczorem. Erst war die Nacht. Najpierw była noc. Dann folgte der Tag. Potem oczywiście następował dzień. So rechneten die Juden. Bo w taki sposób Żydzi liczyli dobę. An diesem gleichen Tag. I tego samego dnia jeszcze. Wir sagen an dem Freitag. My byśmy powiedzieli w piątek. Starbte Herr Jesus am Kreuz. Pan Jezus umarł na krzyżu. Das wahre Passahlamm. Ten prawdziwy baranek paschalny. Am Tag danach begann das Fest der ungesäuerten Brote. Dzień potem rozpoczynało się święto Przaśników. Und damals, als der Herr Jesus sein Leben gab, war das ein Sabbat. A wtedy, gdy Pan Jezus położył swoje życie na ofierze, na krzyżu, była to akurat sobota. Der Sabbat, der eben in diese Zeitspanne fiel, von Passa und Fest der ungesäuerten Brote. To był ten sabat, który w tym czasie akurat przypadał pomiędzy tym świętem Paschy i Przaśników. Dann kam der Tag nach dem Sabbat. A potem nastał ten dzień po sabacie. Und den lesen wir hier in Vers 11. O tym dniu właśnie czytamy w 11 wierszu. An diesem Tag, dem ersten Tag der Woche. I w tym dniu, w tym pierwszym dniu tygodnia, da stand der Jesus auf aus den Toten. Pan Jezus powstał z umarłych. Was für eine herrliche Botschaft! Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jakież wspaniałe poselstwo czytamy. Dlaczego szukacie żywego pośród umarłych? Nie ma go tu, gdyż on powstał z umarłych. Dann folgt ab Vers 15 das Fest der Wochen. A następnie możemy przeczytać od 15 wiersza opis tego święta tygodni. Auch hier haben wir heute schon gesehen, dass die zeitliche Abfolge genau vorgegeben war. Dzisiaj mogliśmy o tym również też wspominać, że ta czasowa kolejność była bardzo dokładnie podana. Von diesem Tag, an dem die Erstlingsgabe gebracht werden sollte, sollten diese sieben Wochen gezählt werden. Od tego dnia, gdy ten snop pierwocin był przyniesiony, mieli sobie odliczyć 7 tygodni. Und wieder an dem Tag nach dem siebten Sabbat, also nach 50 Tagen, so wurde dieses Fest gefeiert. I znowu jest napisane, że w dniu następnym, czyli był to po tych 7 tygodniach, ten 50 dzień, znowu jest tutaj mowa o tym święcie tygodni. Der Tag nach dem Sabbat war der Anfang einer neuen Woche. Ten dzień po sabacie to był dzień początkowy nowego tygodnia. Sowohl beim Fest der Erstlingsgabe als auch bei dem Fest der Wochen zeigt das einen neuen Anfang. Zarówno też i w przypadku tego święta pierwocin, jak i tego święta tygodni, jest to dzień, który pokazuje obrazowo na nowy początek. Wenn wir an die Auferstehung des Herrn Jesus gedacht haben, i gdy mogliśmy sobie wspominać to zmartwychwstanie Pana, haben wir gesehen, er ist der Erstling der Entschlafenen, to żeśmy mówili o tym, że On jest tym pierworodnym ze wszystkich, którzy zasnęli. Und als solcher ist er auch der Anfang. I tym samym jest on tym początkiem, nämlich der Anfang der neuen Schöpfung. A mianowicie jest on początkiem nowego stworzenia. Aber es gibt nicht nur einen Anfang, ale nie tylko jest ten nowy początek. Diesem Anfang folgt auch etwas. Bo za tym nowym początkiem znowu coś następuje. Der Herr Jesus ist der Anfang dieser neuen Schöpfung. Pan Jezus jest początkiem tego nowego stworzenia. Ein neuer Anfang. Nowym początkiem. Und alle, die an ihn glauben in dieser Gnadenzeit, i wszyscy ci, którzy w Niego uwierzą w obecnym czasie łaski, denen schenkt er neues Leben, tym On daruje nowe życie, und sie gehören auch zu dieser neuen Schöpfung. I oni też należą do nowego stworzenia. Und wir lesen im Neuen Testament, dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht der neuen Schöpfung genannt werden. A my czytamy również też w Nowym Testamencie, że my w pewnym sensie jesteśmy tą pierwociną tego nowego stworzenia. Also der Herr Jesus, der Anfang. A więc Pan Jezus tym początkiem. Die an ihn glauben,
Wszyscy ci, którzy w Niego wierzą, w okresie łaski, oni też należą do tego nowego stworzenia. Oni należą do tego pierwszego owocu, do tych pierwocin. Ale to nowe stworzenie kiedyś dojdzie do swojego końca. O tym czytamy w Objawieniu, 21 rozdział. Bo tam czytamy i widziałem nowe niebo i nową ziemię. I słyszymy, jak Jan mówi, to co pierwsze przeminęło. I wtedy to nowe stworzenie będzie dokończone. I może tak moglibyśmy też powiedzieć. Schöpfung, in der wir heute leben, schon sehr, sehr wunderbar geschaffen. Że Bóg te stworzenie, wśród którego my obecnie żyjemy, bardzo cudownie kiedyś stworzył. Denken wir an die neue Schöpfung. Ale gdy pomyślimy o nowym stworzeniu, wunderbar, was da aus der Hand Gottes hervorkommt. Jakież ono będzie cudowne, wychodzące spod ręki Bożej. Aber dann gibt es ein Meisterstück dieser neuen Schöpfung. Ale majstersztykiem tego nowego stworzenia będzie. Co będzie tym majstersztykiem tego nowego stworzenia? To jest właśnie zgromadzenie. I jego powstanie mogliśmy dzisiaj rozważać troszeczkę tylko z tych dziejów apostolskich. Da sind wir bei dem neuen Anfang hier in Verbindung mit dem Fest der Wochen in Vers 16. I tu oglądamy w tym 16 wierszu połączenie z tym nowym początkiem, tym opisem tego święta tygodni. An diesem Tag sollten sie dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. I czytamy, że w tym dniu mieli przynieść Panu nową ofiarę z pokarmów. Wieder wird uns gezeigt, eine neue Sache, ein neuer Anfang, ein neues Speisopfer. I znowu jest tu pokazane, że to jest nową rzeczą, nowym początkiem, nową ofiarą z pokarmów. Was bedeutet das jetzt, ein neues Speisopfer? Co to oznacza właśnie ta nowa ofiara z pokarmów? Wir lesen mal einen Vers aus 2. Mose 34. Przeczytamy jeden wiersz z drugiej Mojżeszowej. 34 rozdział, vers 22. 22 wiersz. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział, 22 wiersz. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku. Das Fest der Wochen wird hier auch das Fest der Erstlinge der Weizenernte genannt. To święto tygodni jest tutaj nazwane tym świętem pierwocin żniwa pszenicznego. Bei dem Fest der Erstlingsgabe, Vers 9 bis Vers 14, da war die Gerstenernte in Frage gekommen. Da ging es um die Gerstenernte. Vers 9 bis 14. W tych wierszach od 9 do 14 tego naszego 23 rozdziału. Aber jetzt hier bei dem Fest der Wochen, da wurde von dem gerade gereiften Weizen, von dem neuen Weizen ein neues Speisopfer gemacht. Ale tutaj co do tego święta tygodni jest pokazany nowy początek na podstawie tej dojrzałej pszenicy. Von diesem neu geernteten Weizen brachten sie dem Herrn ein Opfer. I z tej świeżo żniwowanej pszenicy oni przynieśli Panu ofiarę. Über dieses... Nochmal kurz. 3. Mose 23, Vers 9 bis 14. Jeszcze raz krótko to podkreślę. Trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział od 9 do 14 wiersza. Dieser Tag der Erstlingsgabe. Ten dzień pierwocin. Da war die erste Frucht nach dem Winter.
to było pokazane pierwszy owoc po okresie zimowym. Das war die erste, die reif wurde. I to był jęczmień, który wtedy dojrzewał. Und diese erste Frucht ist ein Bild von der Auferstehung des Herrn Jesus. I ten pierwszy owoc jest obrazem zmartwychwstania Pana Jezusa. Aber auf diese Gerstenernte folgten weitere Ernten. Ale po tym żniwowaniu tego jęczmienia następowały następne żniwa. Und das nächste ist die Weizenernte, Vers 15 bis Vers 21 in Verbindung mit dem Fest der Wochen. I następnymi żniwami były żniwa pszeniczne od 15 do 21 wiersza i to były te ofiary, te święta tygodni. Und da wurde dieses neue Speisopfer aus den Erstlingen des gereiften Weizens gebracht. I wtedy te nowe ofiary były przyniesione z tej dopiero co dojrzałej pszenicy. Es folgten noch weitere Abschnitte in der Ernte. Następne odcinki czasowe w żniwach następowały. Weinlese oder die Olivenernte. Na przykład zbiór winogron albo oliwek. Aber es begann mit der Gerste. Ale wszystko rozpoczynało się od jęczmienia. Und in der Zeit, wo dieses Fest der Wochen gefeiert wurde, da wurde der Weizen geerntet. A w tym czasie, gdy obchodzono właśnie Święto Tygodni, to żniwowano właśnie pszenicę. Und was dieses neue Speisopfer bedeutet, das haben wir heute Nachmittag schon betrachtet. I co oznacza ta nowa ofiara z pokarmów, to dzisiaj po południu mogliśmy już rozważać. Es war ein neues Speisopfer. Była to jedna ofiara z pokarmów. Aber es bestand aus zwei Broten. Ale ona składała się z dwóch chlebów. So wie die Versammlung eine Versammlung ist. Tak jak też i zgromadzenie jest jednym zgromadzeniem. Und es gehören Glaubende aus den Juden und Glaubende aus den Nationen dazu. Do którego należą wierzący pochodzący z Żydów, jak też i wierzący pochodzący ze wszystkich pozostałych narodów. Und er hat die zwei, Glaubende aus den Juden und Glaubende aus den Nationen, zu einem neuen Menschen geschaffen, Epheser 2. I Pan z tych dwóch części, wierzących pochodzących z Żydów i wierzących pochodzących z narodów, z tych dwojga uczynił jedność, Efezjan 2 rozdział. Wir haben gesehen, dass diese beiden Brote gesäuert gebacken werden sollten. Myśmy to oglądali, że te dwa chleby mają być upieczone na zakwasie. Diejenigen, aus denen diese Versammlung besteht, waren verlorene Sünder. Bo wszyscy ci, z których składa się zgromadzenie, byli kiedyś zgubionymi grzesznikami. Aber wer an den Herrn Jesus glaubt, der darf wissen, ich bin mit Christus gestorben. Ale ten, który uwierzył, on może o tym wiedzieć, że ja razem z Chrystusem zmarłem. Ich muss nicht mehr sündigen. I ja nie muszę już więcej grzeszyć. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ten zakon das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Ten zakon ducha wolności wyzwolił mnie w Chrystusie. So wie der Sauerteig nicht mehr weiter wirkt, wenn das Brot gebacken ist. Tak jak też i ten zakwas więcej już nie działa w momencie, gdy ten chleb już zostaje upieczony. So ist der Gläubige freigemacht. Er muss nicht mehr sündigen. Tak też i wierzący jest wyzwolony i on nie musi już więcej grzeszyć. Aber dann haben wir eine Einzelheit noch zu diesen Broten. Ale jeszcze też jedną cechę charakterystyczną musimy tu wspomnieć co do tych chlebów. Sie sollten aus Feinmehl gebacken werden. Te chleby miały być upieczone z przedniej, najlepszej mąki. Wir haben gesehen, es war das Weizenmehl. Mówiliśmy już, że to była mąka pszenna. Wenn wir an den Weizen denken, dann denken wir an die Worte des Herrn Jesus. A gdy pomyślimy o pszenicy, to bezwiednie przypominają się nam słowa Pana Jezusa. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.
On sam powiedział, jeżeli ziarno pszeniczne wrzucone do ziemi nie obumrze, to zostaje pojedynczym ziarnem. Er ist dieses wahre Weizenkorn. On jest właśnie tym prawdziwym ziarnem pszenicznym. Er hat sein Leben gegeben. On darował swoje życie. Und er hat viel Frucht gebracht. I on przyniósł wiele owoców. Und es ist Frucht von gleicher Art. Frucht von gleicher Art. Jest to owoc tego samego rodzaju. Die, die an den Herrn Jesus glauben, den schenkt er gleiches Leben. To znaczy, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, oni otrzymują takie same życie jak on. Wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt und Frucht bringt, dann ist es wieder Weizen. Bo gdy ziarno pszeniczne wrzucone do ziemi przyniesie owoc, to będzie to znowu owoc pszenicy. Wenn diese beiden Brote hier aus Feinmehl, Weizenfeinmehl gebacken werden sollten. I te dwa chleby miały być upieczone z tej najlepszej mąki pszenicznej. Dann spricht dieses Weizenmehl von Christus. I obrazowo ta mąka pszeniczna wskazuje na Chrystusa. Aber nicht von Christus in seiner Person, sondern Christus sichtbar in den Gläubigen. Ale nie wskazuje na Chrystusa w jego własnej osobie, ale wskazuje na Chrystusa, który jest widoczny w osobach wszystkich wierzących. Ihr habt Christus angezogen. Bo my żeśmy wszyscy przyodziali Chrystusa. Im Leben derer, die zu dieser Versammlung gehören, die Leben aus Gott haben, soll Christus sichtbar werden. W życiu wszystkich tych, którzy należą do zgromadzenia, ma być widoczny również Chrystus. Und Johannes, wie schreibt er uns das auf? A Jan, jak nam on to opisuje? In Johannes 12 steht das ja mit diesem Weizenkorn. Tam w Jana 12 rozdziale jest opisane o tym ziarnie pszenicznym. Und was schreibt Johannes in 1. Johannes 2? A co pisał ten sam Jan w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale? Das, was wahr ist in ihm, ist auch wahr in euch. To, co jest prawdziwe w nim, jest również prawdziwe w was. Was meint Johannes da? Co Jan miał na myśli? So wie dieses Leben, dieses neue Leben, dieses ewige Leben sichtbar geworden ist in dem Herrn Jesus. Tak jak to nowe życie, to prawdziwe życie było widoczne w Panu Jezusie. Sichtbar werden in den Gläubigen, denn sie haben das gleiche Leben. Tak też i powinno ono być widoczne w wierzących, gdyż oni posiadają to samo życie. Jetzt gehen wir zurück zu 3. Mose 23. I teraz wracamy z powrotem do treści tej 3. Mojżeszowej, 23. rozdział. Da werden uns in Vers 18 verschiedene Opfer genannt. I w wierszu 18 znajdujemy opis różnorodnych ofiar. Sieben einjährige Lämmer ohne Fehl. Czytamy tutaj o 7 rocznych jagniętach bez skazy. Ein jungen Stier. Czytamy tutaj o cielcu. Zwei Widder. I o 2 baranach. Sollten ein Brandopfer sein. One wszystkie miały być tą ofiarą całopalną dla Pana. Wir haben gesehen, dass wir bei diesem Fest der Wochen in diesem neuen Speisopfer ein Hinweis auf die Versammlung haben. Mówiliśmy o tym, że w tym święcie tygodni, w tym, tej nowej ofierze z pokarmów, znajdujemy wskazówkę na zgromadzenie. Und jetzt wird uns in Vers 18 der Herr Jesus in seinem Opfer gezeigt. A teraz w 18 wierszu pokazany jest nam Pan Jezus w Jego ofierze. In seinem vollkommenen Opfer. W Jego doskonałej ofierze. Ein Brandopfer dort zum duftenden Wohlgeruch. W tej ofierze całopalnej, która stała się wonią przyjemną dla Boga. Ein Opfer, durch das Gott so völlig verherrlicht wurde. W tej ofierze, która tak w pełni Boga uwielbiła, uczciła. Und der Wert dieses Opfers, der steht vor Augen. I teraz ta wartość tej ofiary jest przed naszymi oczami. Und wir, die wir zu dieser Versammlung gehören, dürfen wissen, wir sind angenommen in Christus. A my wszyscy, którzy należymy do zgromadzenia, możemy powiedzieć, że zostaliśmy przyjęci w Chrystusie. All die Fülle der Segnung. W tym, który jest pełnią wszelkich błogosławień. All das, was Gott aus dir und mir gemacht hat. I to wszystko, co Bóg uczynił z ciebie i ze mnie. Die herrliche Stellung, in die er uns gebracht hat. W te wspaniałe stanowisko, w jakie on nas wprowadził.
ist begründet in dem Wert dieses Opfers, das der Herr Jesus gestellt hat. Opiera się na tej cudownej wartości tej ofiary, którą złożył Pan Jezus. Sieben einjährige Lämmer. Czytamy tutaj o ofierze siedmiu rocznych jagniąt. Seine Willigkeit, seine Opferbereitschaft. Jego gotowość, jego chęć złożenia tej ofiary. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Tak jak owca, która w milczeniu stoi przed tymi, którzy ją strzygą. Ein junger Stier. I również też i cielec, młody cielec. Seine ganze Kraft im Dienst für seinen Herrn und in seiner Hingabe, in geduldiger Hingabe. Cała jego siła i jego całkowite oddanie się w cierpliwości tutaj oglądamy. Und zwei Widder. A następnie dwa barany. Die Kraft der Hingabe bis in den Tod. To obrazowo wskazują na tą moc, na tą siłę oddania siebie samego aż na śmierć. I możemy teraz przyglądać się tym ofiarom i możemy być nieskończenie szczęśliwymi i w wartości tych ofiar możemy teraz stanąć przed Bogiem. Jakież szczęście przenika teraz nasze serce, gdy możemy to troszeczkę tylko zrozumieć, że zostaliśmy przyjęci w Nim. Jak również też i jeden kozioł na ofiarę za grzech miał być złożony. Również ta ofiara za grzech była rzeczą konieczną. Und zwei einjährige Lämmer zum Friedensopfer. I dwa te jednoroczne jagnięta na ofiarę spokojną. Das Werk des Herrn Jesus, durch das Gemeinschaft möglich wird. To dzieło Pana Jezusa, przez które jest umożliwione wejście w społeczność z Bogiem. Nachdem diese Opfer beschrieben wurden, i gdy tak już zostały opisane te ofiary, kommt in Vers 21 ein Ruf. To czytamy tu w wierszu 21 swego rodzaju wezwanie. Es ist der Ruf der Gnade. Jest to obwołanie łaski. Dieser Ruf, der heute noch ergeht. To wezwanie, które jeszcze dzisiaj się rozlega po świecie. Kommt zu dem Herrn Jesus. Pójdźcie do Pana Jezusa. Komm zum Kreuz mit deinen Sünden, müder Pilger du. Przyjdź do krzyża, ty zmęczony pielgrzymie. Am Kreuz, da finden wir, was wir brauchen. Bo tam, pod krzyżem, znajdziemy wszystko to, co potrzebujemy. Auf der Grundlage von Golgatha. Na tej podstawie tego dzieła na Golgocie. Gibt Gott noch viel mehr, als wir brauchen. Bóg o wiele więcej nam darował, niż my jako grzesznicy potrzebowaliśmy. Dieser Ruf der Gnade, der wird heute noch gehört. Bo to wezwanie łaski jeszcze po dziś dzień się rozlega. Wir haben gesehen, wie sich dieses Fest der Wochen erfüllte am Tag der Pfingsten in Apostelgeschichte 2. I oglądaliśmy to dzisiaj po południu, jak to święto tygodni spełniło się w tym święcie. Zielonym święcie, o którym żeśmy mówili dzisiaj po południu, w dzień pięćdziesiątnicy, w dniu utworzenia zgromadzenia. Und jetzt immer noch ist die Zeit, in der dieser Ruf der Gnade gehört wird. I po dziś dzień dalej jeszcze trwa ten czas, w którym te wezwanie rozlega się po całym świecie. Die Ernte wird eingebracht. I to żniwo jest dalej jeszcze zbierane. Vers 22 am Anfang. Wiersz 22 na początku to wskazuje. Aber einmal, dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Ale kiedyś zakończy się obecny czas łaski. Dann kommt ab Vers 23 bis Vers 25 ein weiteres Fest. I następnie od 23 do 25 mamy opisane następne święto. Wenn die Zeit der Gnade, in der wir noch leben, vorbei ist,
Gdy ten czas łaski, w którym my obecnie żyjemy, zakończy się, wenn der Herr Jesus gekommen ist zur Entrückung, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas zabrać przez pochwycenie, dann wird er wieder mit seinem irdischen Volk anknüpfen. On znowu wtedy rozpocznie swoje działanie ze swoim ziemskim narodem. Und davon spricht dieses Gedächtnis des Posaunenhalls ab Vers 23. I o tym właśnie mówi obrazowo ta pamiątka tego trąbienia, o której czytamy w tych wierszach od 23. Wenn die Gnadenzeit vorbei ist, bo gdy zakończy się czas łaski, dann bleibt doch noch eine Nachlese übrig. To wtedy jeszcze pozostanie te pokłosie. Was haben wir in Vers 22 gelesen? Co czytaliśmy w wierszu 22? Eine Nachlese erstens für den Armen und zweitens für den Fremden. To pokłosie ma pozostać po żniwach najpierw dla ubogiego, a następnie dla obcego przybysza. Es wird solche geben aus Israel, vorgestellt in den Armen. Będą tacy z Izraela, którzy tu są zobrazowani w osobie tych, którzy są ubogimi. Aber es wird auch noch solche geben aus den Heidenvölkern. Ale również będą i tacy, którzy będą pochodzili z pogańskich narodów, vorgestellt in den Fremden, zobrazowani tutaj w postaci tych obcych przybyszów, eine Nachlese sozusagen, für die die Gnade Gottes groß genug ist. Będzie to swego rodzaju pokłosie dla nich, pokarmem, dlatego że łaska Boża jest wystarczająco wielka. Die Feste, die wir bis jetzt gesehen haben, diese ersten vier Feste. Te święta, które dotychczas żeśmy omówili, cztery święta. Da war auf den Tag genau bestimmt, in welcher Abfolge sie erfolgten. Był dokładnie określony dzień, w którym te święta miały się rozpoczynać. Diese Zeit war genau bestimmt. Ten czas był bardzo dokładnie określony. Bei den letzten drei Festen ist es genauso. I w przypadku ostatnich trzech świąt sprawa dokładnie tak samo wygląda. Tutaj czytaliśmy o tej pamiątce trąbienia, ten wielki dzień pojednania i również też i święto szałasów. I bardzo dokładnie było określone, jak te trzy święta również i w jakim okresie czasu mają się odbywać. Aber die Zeit zwischen dem vierten und dem fünften Fest, die konnte ein wenig variieren. Ale ten okres czasu pomiędzy czwartym a piątym świętem mógł troszeczkę być różnorodny, troszkę mógł się przesuwać. Je nachdem, wie die Wochentage fielen. Bo według tego, jak przypadały właśnie dni w tygodniu, to ten czas odstępu między tymi świętami mógł być troszeczkę dłuższy albo krótszy. Jest to też jedna z piękności Słowa Bożego. Dlatego, że Bóg na żadnym miejscu w Biblii nie określił czas trwania okresu łaski. Herr Jesus kann heute noch kommen, dann ist diese Zeit vorbei. Pan Jezus może jeszcze dzisiaj przyjść i wtedy czas łaski się zakończy. Aber vielleicht bleibt er noch etwas. Ale może jeszcze będzie troszkę zwlekał. Dann dauert diese Zeit noch. Wtedy ten czas łaski będzie dalej trwał. Dafür lässt Gottes Wort raum. I na to właśnie też i Słowo Boże udziela tutaj pewnej przestrzeni czasowej. Was für ein herrliches Wort. Jakież to jest wspaniałe słowo. Zum Gedächtnis des Posaunenhalls ein Vers aus dem Propheten Jesaja. I jeśli chodzi o te święto trąbienia, to chcemy przeczytać jeden wiersz z księgi proroka Izajasza. Jesaja 27. Izajasza, 27 rozdział. In Vers 12 am Ende, und ihr werdet zusammengelesen, einer nach dem anderen, ihr Kinder Israel.
Und in Vers 13, es wird geschehen an jenem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden. Pod koniec 12 wiersza czytamy, a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim i stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba. Dieses Fest des Gedächtnisses des Posaunenhalls ist kein Hinweis auf die Entrückung, sondern ein Hinweis auf diese Sammlung Israels, auf diese Posaune. To święto trąbienia to nie jest wskazówka na zabranie wierzących, tylko to jest wskazówka na zebranie ludu izraelskiego ze wszystkich okręgów ziemi. Und auf diese dieses Fest des Posaunenhalls, das auf die Sammlung Israels hinweist, folgt der große Sühnungstag. I po tym święcie trąbienia, w którym cały Izrael się zgromadził, następuje też i te święto wielkiego dnia pojednania. Und an diesem Tag da lernen wir, da ist Sühnung und Stellvertretung, damit es in Ordnung kommen kann mit Gott. I przez ten dzień możemy poznać, że w tym dniu jest miejsce dla pojednania i uporządkowania spraw z Bogiem. Damit auch dieser glaubende gesammelte Überrest auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus in Gemeinschaft mit Gott sein kann. Aby również też i ta zebrana ze wszystkich narodów resztka ludu izraelskiego mogła dojść do tej społeczności ze swoim Bogiem. Und dann folgt in Vers 33 bis Vers 36 zum Schluss das Fest der Laubhütte. I po tym święcie jest też i opisane od 34 wiersza do końca to święto szałasu. Am Anfang dieses Jahres ein Fest von 7 Tagen und am Ende wieder. Na początku roku święto, które trwało 7 dni, i na koniec roku też znowu święto trwające 7 dni. Dieses Fest der Laubhütten weist hin auf die Zeit des tausendjährigen Reiches. I to święto tych szałasów obrazowo wskazuje na tysiącletnie królestwo. Da wird Gott sein Volk in die Ruhe eingeführt haben. Bo wtedy Bóg wprowadzi już do tego odpocznienia swojego swój naród. Hat Gott mit diesem Volk sein Ziel erreicht. I wtedy Bóg osiągnie już, dojdzie do końca celu ze swoim narodem. Das ist sozusagen das Ende der Wege Gottes mit seinem irdischen Volk. Można powiedzieć, będzie to koniec dróg Bożych ze swoim ziemskim narodem. Aber es ist noch nicht das Ende der Wege Gottes insgesamt. Ale to wcale nie oznacza, że to jest koniec wszystkich dróg Bożych. Auch das wird hier angedeutet. Również i to jest tutaj wzmiankowane. In Vers 36 wird von einem achten Tag gesprochen. Bo tutaj w 36 wierszu mowa jest o ósmym dniu. Wieder ein Tag, der für einen neuen Anfang steht. Jest to dzień, który reprezentuje sobą nowy początek. Das Laubhüttenfest vorüber. To święto szałasów już przeminęło. Aber es gibt dieses Ende der Wege Gottes. Ale będzie taki koniec dróg Bożych. Wir haben da schon dran gedacht, wenn die neue Schöpfung abgeschlossen sein wird. My już o tym wspominaliśmy, wtedy, gdy będzie utworzone to nowe stworzenie. Dieser achte Tag gehört nicht mehr zum Fest der Laubhütten. Ten ósmy dzień nie należał już do święta szałasów. To jest ein versteckter Hinweis auf den ewigen Zustand. Ten ósmy dzień to ukryta wskazówka wskazująca na przyszłą wieczność. Haben wir hier einen Abriss dieser Wege Gottes mit seinem irdischen Volk in diesen sieben Festen. I tak w tych siedmiu świętach możemy odkryć ten zarys wszystkich dróg Bożych ze swoim ziemskim narodem. Das waren die Zeiten, wo sein Volk besonders Freude der Gemeinschaft mit Gott erleben sollte. A był to czas świąt, w którym lud izraelski mógł cieszyć się tą radością społeczności z Panem. Sollten an diesen Tagen nicht arbeiten. Oni w tych dniach nie mieli wykonywać pracy. Sie hatten Ruhe. Mieli odpoczywać. Sie sollten zusammen berufen werden. I mieli również zgromadzić się ze wszystkich plemion, um Freude und Gemeinschaft untereinander mit dem Herrn zu haben.
aby dzielić się radością i społecznością między sobą i z Panem. Da möchte ich gerne jetzt noch einmal kurz diese Feste durchgehen. I teraz jeszcze raz króciutko chciałbym wszystkie te święta podsumować. Das jetzt mal praktisch anwenden. I wszystkie je zastosować w sposób praktyczny dla nas. Wir sind doch auch in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gebraucht. Bo ty i ja zostaliśmy włączeni do społeczności z Panem Jezusem. Johannes schreibt doch davon. Jan przecież o tym pisze. Das schreibe ich, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Piszę do was to, abyście mieli z nami społeczność. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. A mianowicie jest to społeczność z Ojcem i Jego Synem. Und was soll das Ergebnis sein? Warum schreibt Johannes das? I jaki tego ma być skutek? Dlaczego Jan to w ogóle napisał? Dies schreibe ich euch, damit eure Freude völlig sei. To wam piszę, aby radość wasza była zupełna. Denk mal bitte kurz nach. Krótko się nad tym zastanówmy. Was sind die glücklichsten Momente in deinem Leben? Jakie były najszczęśliwsze chwile w twoim życiu? Kennst du glückliche Momente in deinem Leben? Czy znasz szczęśliwe chwile w twoim życiu? Die glücklichsten Momente im Leben des Gläubigen sind die Momente, wo er wirklich die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genießt. Bo najszczęśliwszymi momentami w życiu człowieka wierzącego to są chwile, w których on może się cieszyć społecznością ze swoim Panem. Kennst du diese Momente? Czy znasz takie chwile? Das sind diese Festzeiten praktisch angewendet, wo wir Kraft schöpfen für den Alltag. Te święta zostały właśnie po to tutaj ustanowione, abyśmy naczerpali siły do naszej codzienności. Sind die Momente, wo der Herr Jesus uns einlädt, kommt doch mal besonders zu mir in meine Gegenwart. Są to chwile, w których Pan Jezus nas szczególnie zaprasza. Przyjdźcie do mnie. Schalte mal alles andere aus. Wyłącz wszystko inne. Sei einfach mal nah bei mir. I po prostu bądź tylko blisko mnie. Kennen wir diese Momente noch? Czy my znamy takie chwile jeszcze? Wenn wir sie nicht kennen, dann verlieren wir viel Glück und viel Kraft. Jeżeli ich nie znamy z naszego życia, to tracimy wiele szczęścia i wiele sił. Was ist die Grundlage für diese Gemeinschaft? A co jest podstawą do tej społeczności? Ist die überhaupt möglich? Czy to w ogóle jest możliwe? Das Werk des Herrn Jesus, an das uns das Passafest erinnert. I to jest to dzieło Pana Jezusa, o którym nam przypomina Pascha. Was ist die notwendige Voraussetzung, um diese Gemeinschaft genießen zu können? Jaka jest nieodzowna konieczność, aby można było się cieszyć i korzystać z tej społeczności? To należy usunąć z naszego życia wszelki grzech. Abyśmy wymietli z naszego życia ten zakwas. Wir das mal lesen in 2. Mose 10 und 12. Gdy przeczytamy z drugiej Mojżeszowej, z 10 i 12 rozdziału, to czytamy o trzech rzeczach, które znajdowały się w domach Izraelitów. Pierwsza rzecz to była światłość. W Egipcie panowała całkowita ciemność. Ale synowie izraelscy mieli światło w swoich domach. Druga rzecz, która w tym domu się znajdowała, to był baranek. I tej nocy wszyscy przebywali w swoim domu. I co przed nimi znajdowało się na stole? Baranek. A jaka trzecia rzecz była? Były przaśniki. Dlatego, że oni z całego domostwa mieli wymiatać wcześniej już wszystko, co było związane z zakwasem. Czy to rozumiemy, jak to wszystko nieodzownie ze sobą się łączy? Dlaczego tak często mamy tak mało światła?
in der Mitte haben, bo, im Haus, im persönlichen Leben. Bo nie mamy często w naszym domu, w naszym osobistym życiu, w środku Pana Jezusa. Warum haben wir oft so wenig Freude an ihm? Dlaczego tak często nie mamy radości w Nim? Weil wir den Sauerteig nicht ausgefegt haben. Dlatego, że żeśmy nie wymietli właśnie ten kwas z życia naszego. Was ist der Charakter dieser Gemeinschaft? Jaki jest charakter tej społeczności? Den finden wir im Fest der Erstlingsgabe. I to możemy oglądać w tym święcie pierwocin. Dann mit den Auferstandenen vor Augen. Wtedy mamy tego zmartwychwstałego przed oczami. Den wir jetzt lebend im Himmel wissen. O którym my wiemy, że on teraz żywy jest w niebie. Das macht den Charakter unserer Gemeinschaft mit ihm aus. To właśnie nakreśla, kształtuje ten charakter społeczności z nim. Wir haben Gemeinschaft mit einem auferstandenen und verherrlichten Herrn im Himmel. My mamy społeczność z tym zmartwychwstałym, z tym uwielbionym Panem, który jest teraz w niebie. O, wie richtet uns das aus nach oben? O, jakże to wszystko nas kieruje, aby spoglądać na górę. Wie zieht das unser Herzen zum Himmel? Jakże pociąga to nasze serca w kierunku nieba. Unsere Füße kleben oft so auf der Erde. A jakże często nasze stopy się jeszcze kleją do tej ziemi. Aber er wird uns nach oben ziehen. A przecież On chce nas pociągnąć w górę. Und dann sehen wir auch Gemeinschaft miteinander als einen himmlischen Volk. I następnie oglądamy tą społeczność między sobą jako tego ziemskiego narodu. W tym święcie tygodni zobrazowane. Gdy żeśmy wspominali o tym wielkim zgromadzeniu. I tych dwojga zostało teraz ze sobą połączonych i mają dostęp do Ojca. Jest to ten niebiański naród. Da kann es sein, dass in unserem Leben der Genuss dieser Gemeinschaft verloren geht. I może tak się zdarzyć, że my stracimy tą radość tej społeczności w naszym życiu. Dass diese Freude der Gemeinschaft nicht mehr da ist. Że ta radość społeczności nie będzie obecna. Aber dann gibt es ein Aufwecken der Gemeinschaft. Ale jest coś takiego jak pobudzenie społeczności. Fest des Posaunenhalls. To jest właśnie to święto trąbienia. Gottes Wort richtet sich an unser Herzen und an unser Gewissen. Bo Słowo Boże kieruje się do naszych serc i do naszego sumienia. Er will uns aufrütteln. Bo to Słowo chce potrząsnąć nami. Er will uns auf die Dinge hinweisen, die wir ändern müssen in unserem Leben. Ono chce nam wskazać w naszym życiu na takie rzeczy, które musimy zmienić. Auf die Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssen. Na rzeczy, które muszą być uporządkowane. Mach dich auf. I dlatego zerwij się, powstań. Es lohnt sich. Bo opłaca się. Es lohnt sich, um wieder Freude der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu genießen. Aby znowu korzystać z tej radości społeczności z Panem Jezusem. Um wieder diese glücklichen Augenblicke im Leben zu kennen. Aby poznać na nowo te szczęśliwe chwile społeczności z Nim. Wenn sich Gottes Wort an Herz und Gewissen richtet. Jeżeli Słowo Boże jest skierowane do naszych serc i do sumienia. Wenn die Dinge offenbar werden, die in Ordnung gebracht werden. Gdy zostaną objawione nam rzeczy, które musimy uporządkować. Da finden wir im, an diesem großen Sühnungstag die Wiedererlangung der Gemeinschaft. To oglądamy w tym wielkim dniu pojednania zobrazowanie tego ponownego osiągnięcia tej społeczności. Dlatego, że zostało dokonane przebłaganie. A Pan Jezus stał się tym prawdziwym zastępcą. I na podstawie tego dokonanego dzieła może być również zrobienie, dokonanie odnowienia tej społeczności. I to wszystko teraz zdąża do tego święta szałasów.
7 dni radości. Müssen Sie das mal vorstellen. Das arbeitsreiche Erntejahr war vorbei. I te wszystkie trudne dni żniwowania już przeminęły. Der ganze reiche Segen des Landes war geerntet. I te obfite błogosławieństwo tej ziemi, w której się znajdowali, zostało już zebrane, żniwa zakończone. I wtedy mogli właśnie świętować to święto. To święto szałasów, jako wspomnienie tej drogi, którą szli z Egiptu. Jetzt feierten sie dieses Fest und hatten den ganzen Genuss des Segens des Landes. Oni teraz obchodzili to święto, korzystając z obfitości błogosławieństwa w kraju, do którego doszli. Diesen Segen und diesen Genuss in der Gemeinschaft möchte der Jesus dir und mir auch schenken. I to błogosławieństwo, i te korzystanie z tej społeczności, i cieszenie się z tej społeczności chciałby Pan Jezus Tobie i mnie podarować. Podstawą jest Jego dzieło dokonane na krzyżu. Któż jest w stanie pojąć Jego miłość i wartość Jego przelanej krwi? Nic nie może nas już od Niego rozdzielić. Jeżeli to całym sercem obejmiemy, to wtedy dojdziemy do naszego odpocznienia. I wtedy odpowiedź naszego serca będzie pobudzona, aby na nowo zawołać: do Ciebie, Panie, należy moje życie. A siłę i radość do prowadzenia takiego życia znowu znajdujemy w Nim.